Dzisiaj Jan Krzysztof Duda walczył z Andrzejem Jesipienką z Rosji, 20-letnim arcymistrzem o rankingu 2714. Partia poszła D4, Skoczek F6, C4, E6. No i tutaj Mamediarow wrzucił Jesipience G4 dla poddymienia. Natomiast Duda zdecydował się na posunięcie Goniec F4. Osobiście nie jestem fanem tego zagrania, ponieważ Goniec F4 w wielu wariantach może podwisać. To znaczy w sytuacji, kiedy czarny gra D5 wybija na C4 i w którymś momencie wchodzi skoczkiem na D5 do centrum, no to zawsze będzie to zagrane stępem, bo ten goniec niebroniony. A druga sprawa, że to co wyszło w partii jest po prostu gorszą wersją jednego z wariantów, więc zobaczmy. W partii poszło goniec B4, szach, skoczek D2. Jesipienka oczywiście został zaskoczony tym ruchem goniec F4, co się zbyt. bo to posunięcie się zbyt często nie zdarza, ale prawidłowo zareagował. Zagrał skoczek C6, duda A3, wybicie na D2, hetman D2 i D6 z planem po prostu zagrania E5. I można by sobie pomyśleć, fajnie. Goniec jest rozwinięty, wszystko jest ok. Natomiast prawda jest taka, że ten goniec nie jest tutaj żadnym atutem. Ponieważ ten goniec na F4 w wielu wariantach będzie sprawiał, że pionek wchodzi na E5 jeszcze z dodatkowym tempem. A co za tym idzie, jeszcze z dodatkową siłą. Bardzo to przypomina wariant. Który powstaje po goniec B4 Szach. Tutaj też podobnie można zagrać skoczek BD2, no i czasem mm, akcja. Rozwija się właśnie w ten sposób, gdzie czarny gra T6 z planem E5. No i tak jak widzicie, jest sytuacja bardzo podobna, z tym, że goniec zamiast stać na F4 stoi na C1. I paradoksalnie jest to atutem, ponieważ później można zagrać B4 i goniec B2. I goniec po długiej przekątnej przeszkadza w zagraniu E5, a jeżeli to E5 zostanie zagrane, no to tego pionka na E5 atakuje, więc. Przyznam szczerze, że nie wiem, jaka była koncepcja na ten debiut, że to Goniec F4 było zagrane, ale coś tutaj zdecydowanie poszło w nie najlepszym kierunku. Ponieważ w partii po tym posunięciu D6 długo Duda się zastanawiał, więc jest to szóste posunięcie. Czarny nie zrobił właściwie nic specjalnego, więc nie wiem, czy coś tam pomerdał Duda z przygotowaniem, czy co tam się tutaj zadziało. Natomiast Duda, tak w swoim stylu. Pomyślał, pomyślał, no i zdecydował się na długą ruszadę, czyli klasycznie pod zadymkę. Takim zwykłym posunięciem byłoby skoczek F3 z zabezpieczeniem pola E5. Oczywiście czarny tak czy siak to E5 sobie przygotuje, no ale okej, okay, walka po prostu toczy się dalej, więc to, to, to by była taka normalna pozycja. Biały nie ma żadnej przewagi, czarny też nie ma żadnej przewagi, jest po prostu równa gra. Gdyby tutaj Duda na Upartego chciał zagrać Hetman C3, żeby mimo wszystko nie dopuścić do zagrania E5, bo no to czarny zagra roszadę, zagra wieża E8 no i tak czy siak to E5 przeprowadzi, więc no po prostu nic z tego nie będzie. Tak czy siak to E5 po prostu zagrane zostanie. Więc Duda stwierdził, że w takim razie trzeba tutaj zakręcić oponentem, no i zobaczmy jak to mu wyszło. Czarny zagrał Hetman E7, wiadomo, przygotowuje E5, Duda E3, E5 nastąpiło, goniec odszedł, H6, nastąpiło goniec H4, poszło jeszcze G5, no i skoczek wjechał na E4. I w tym momencie widać, że czarny ma zadziwiająco prostą grę. Te figury czarnego szybko tutaj wkraczają do akcji, a ten goniec G3, który miał być atutem, no to tak de facto jest tutaj piekielnie ograniczony. I teraz biały musi uważać. No bo tak, gdyby odszedł na d3, no to już w ogóle się robi przegrana, bo go nie c5. I grozi skoczek bg3 za takim na hetmana, a ten hetman wcale nie bardzo ma gdzie odchodzić. Musi pójść na e2, a wtedy skoczek a5. I w ogóle tutaj zaraz jakieś maty się pojawiają. No, król jest mocno odsłonięty, więc trzeba było uważać na tego typu koncepcje. Można było zagrać hetman c2. Gdzie tutaj czarny by sobie wybił, i tak czy siak to goniec F5, no bo goniec D3 nie można zagrać, bo ci pionek na D4. Więc te figury czarnego naprawdę aktywnie tutaj działają. No i Duda, oczywiście, pomyślał, pomyślał, no i zdecydował się zagrać Hetman E1, co jest rzeczywiście najlepszym podejściem, ponieważ zabezpiecza pole A5. Skoczek tutaj nie może wkroczyć do akcji, a jednocześnie nie wchodzi na tę przekątną, na której byłby narażony na ataki. I tutaj jest Pienka wybił na D4 i wybił na G3, co jest złym podejściem z jego strony. Lepsze byłoby wtrącenie posunięcia H5. Dlaczego? Bo tutaj jasne jest, że grozi H4 ze złapaniem gońca. Jeżeli biały sam zagra H4, to teraz czarny wybije, wrzuci gońca na G4, długa roszada, no i tutaj ta struktura pionowa czarnego beznadziejna, a jeszcze wszystkie figury stoją mega pasywnie na pierwszej linii. Więc to nie wygląda najlepiej, w związku z tym, biały musiałby grać F3, i teraz czarny mógłby zrobić to samo co w partii. Z tym, że wychodzi to delikatnie lepiej, bo jest wtrącone posunięcie H5 oraz F3. A dzięki temu F3 czarny może się zainteresować pionkiem G3 i pionkiem D4. Więc to, to jest taki mały szczególik, który robi różnicę, ponieważ dzięki niemu skrzydło białego jest. Troszeczkę bardziej osłabione, dzięki czemu czarny może je atakować. Natomiast w partii poszło ED, ED i od razu wybicie, i to sprawiło, że Duda ma e, trochę bardziej komfortową sytuację. E, ponieważ ten pionek nie jest żadnym problemem, a pionek H6, a i owszem, na, na tej e, linii e, ciągle podwisa. E, więc czarny go nie 5 no to biały kontynuuje rozwój, długa roszada. I poszło d5. Tutaj jest, jest się yy, wpakował pod bardzo solidny atak yy, atak dudy, mianowicie poskoczek e5. Duda mógł zagrać wybicie na e5 z delikatną przewagą, no bo wjeżdża hetman z atakiem, więc król musi obronić, no i goniec e2, ten pionek jest zablokowany, no i tam do końca świata można na tym pionku h5 się znęcać, plus też są te możliwości, żeby uruchomić piony c i D. Natomiast w partii Duda od razu poszedł pod zadymę, zagrał natychmiastowe c5 i teraz zauważcie, że w sytuacji, kiedy ten pionek z c4 zniknął, no to ten goniec wreszcie może pokazać pełnię swoich możliwości. No i już wisi w powietrzu jakieś, jakieś c6, rozbicie pozycji króla przeciwnika, no i zajechanie go na skrzydle hetmańskim. I, jest i Pienka pod presją zaczął tutaj popełniać błędy. Zagrał król b8, co pozwoliło Dudzie wjechać na c6. Lepszym sposobem na defensywę byłoby g4, bo jeżeli skoczek tam będzie przechodził w kierunku skrzydła królewskiego, to czarny ma hetman g5. I nagle się okazuje, że ten król nie ma gdzie uciekać, no bo goniec odbiera mu pola c2 i b1. Więc trzeba by grać hetman d2. No a wtedy czarny kontruje na pionka d5. Też nieuchronna wymiana hetmanów, więc ta końcówka jest w granicach równowagi. No ale w partii król b8 i to pozwoliło wpakować się pionkowi na c6. No i widać, że w momencie jak pionek albo zostanie wybity, albo pójdzie na b6, no to pozycja czarnego się rozjeżdża. Oczywiście bicie na c6 jest samobójstwem, bo wjeżdża skoczek d4 za atakiem na pionka na gońca. Jak się go goniec wycofuje, no to po prostu wybicie i teraz nie można odbić, bo wchodzi hetman e5. No i teraz jak Hetman wybije, to oczywiście skoczył C6 z widłami, no i biały wychodzi z figurów więcej. No ale to nawet, nawet gdyby nie było tego konkretnego wariantu, no to widać, że takie bicie na C6. Całkowite odsłonięcie króla, który w ogóle nie ma figur do pomocy, no to to musi się po prostu skończyć niedobrze. Więc w partii koniec C8, Duda scentralizował skoczka, ten skoczek już tam zwraca się w kierunku skrzydła hetmańskiego. Czarny B6 i Duda zagrał niesamowicie precyzyjne posunięcie F3. O co chodzi? Jeżeli zagrałby od razu Hetman B4 z planem Hetman A4, koniec A6, skoczek B5 i mat na A7, to jest tutaj jakaś kontra. Ten skoczek wkracza. Jeżeli Hetman A4 następuje już bicie, pogoniec A6 Hetman tu wkracza do akcji, jeżeli król odejdzie, jest wybicie. No i skoczek B5 wcale nic tutaj nie daje, bo jest koniec F5 i ten atak czarnego jest po prostu szybszy. I nagle się okazuje, że to król białego jest tutaj ofiarą polowania więc ten wjazd Hetmanem na b4 byłby przedwczesny i Duda turbo precyzyjnie zagrał f3, zabezpieczył pole g4 i teraz żadnej realnej kontry czarny tutaj nie posiada. W partii Wierza z Hana e8 i tutaj Duda zagrał dziwnie. Ponieważ zagrał Hetman c. Oczywiście bardzo narzucało się to Hetman b4 z planem Hetman a4 i przyznam szczerze, że do tej pory nie mam zielonego pojęcia, dlaczego to nie nastąpiło. No bo jeżeli jakiś skoczek g się, to jest grane Hetman A4, no czarny tutaj może wjechać, ale król odchodzi. Gonieca 6 za chwilę, nie ma żadnych strat materialnych. Owszem, no czarny może zagrać A5, no ale to biały po prostu kontynuuje rozwój. Wygoni tego hetmana, w pewnym momencie wrzuci b4. No, widać, że ten król naprawdę bardzo osłabiony. Więc przyznam szczerze, że nie wiem czego tutaj Duda się obawiał, ale z jakiegoś powodu to hetman b4 mu nie, pas, nie pasowało. No i zdecydował się na posunięcie hetman c3, co dalej jest OK, Jest to w porządku zagranie, ale mogło być znacznie lepiej. Czarny odszedł skoczkiem na G6 Goniec wkroczył do akcji no, trzeba, trzeba było uważać na jakiś hetman E5 Z atakiem na oba te pionki No ale czarny tak czy siak Spróbował się zaktywizować No i tutaj kolejne bardzo dziwne zagranie ze strony Dudy Skoczek e Dlaczego jest to dziwne? Końcówka po wymianie hetmanów Jest oczywiście bardzo dobra dla białego Ale Pozycja z hetmanami Jest jeszcze lepsza jest, jest najzwyczajniej w świecie jeszcze lepsza. E, można było zagrać g4, żeby ten pionek nie wisiał. No i teraz zobaczcie, ten goniec to jest jakiś dramat, tak? E, ten goniec z c8 kompletnie tutaj nie ma gdzie chodzić. Pionek h6 słaby, hetman b4, hetman a4, y, goniec a6, skoczek b5 dalej wisi w powietrzu. Czarny ma tutaj tragiczną pozycję. Owszem, jest jakiś skoczek h4, jakaś kontra na te pionki. Ale wiesz, g 1 i pokończę i żadnych problemów tutaj nie ma. Końcówka cały czas jest znacznie lepsza dla białego, ponieważ biały gra tutaj z figurą więcej. Tego końca c8 praktycznie rzecz biorąc nie ma, a mało tego, ten goniec jeszcze blokuje króla, więc ten król nie ma jak wkroczyć do akcji, więc to jest podwójnie zła pozycja. Więc w partii poszło to skoczek e2, no, i to dało czas, żeby obronić pionka. Jesypienka oczywiście się nie śpieszy z wybijaniem. No i tutaj wieża d 4 Jest ok. <coughs> Chociaż tutaj była szansa dla Jesypienki, żeby pójść h5, h4 i rozkręcić tutaj jakąś kontrę na skrzydle królewskim. Natomiast w partii Jesypienka zaczął popełniać błędy czy właściwie powinienem powiedzieć, że kontynuował popełnianie błędów, ponieważ zagrał wieża z D na E8, co nie stwarza jakichś konkretnych problemów Białemu. No i dzięki temu Duda rozkręca dalej swój atak na hetmańskim. No i grozi oczywiście wjazdem na A5, otwarciem linii A. No i wtedy po tej linii A król czarnego nie miałby jak się bronić. Więc A6 z planem, żeby na A5 mieć B5. Ale tutaj Duda wrzucił sprytne hetman d3 za atakiem na pion, eee, czy z presją na tego pionka. No bo wiadomo, że jeżeli tutaj nastąpią masowe wymiany, no to wtedy mat na b7 nieuchronny. Więc w partii król a7, e, jeżeli natomiast e, czarny odszedłby hetmanem, no to okazuje się, że to bicie na a6 nie jest jakieś cudowne, bo wchodzi wieża e2. I bić na e2 nie bardzo, bo hetman d4. Bicie na C8, król B. I teraz Hetwan A6 nie daje mata, bo król co zabawne ucieka, daje 7 na F6 i jest bezpieczny, wieża w razie co jest broniony. Tutaj Jesypienka Pienka miał bardzo mało czasu na zegarze, Duda miał sporą przewagę. No i pod presją czasu zagrał król A7, co pozwala władować posunięcie A5. Na pierwszy rzut oka żaden problem. No bo przecież można zagrać B5 i zamknąć pozycję. No ale teraz wchodzi wieża E4. I jak Hetman odejdzie, to Hetman E3 szach. I w ten sposób biały zdobywa materię. Więc w partii poszło Hetman E3 szach i ta końcówka jest świetna dla dudy. Wieża się wycofała, wybicie na B6, król B6. No i teraz zdaje się, że kluczowy błąd. Ponieważ należało zagrać wieża A1. I w ten sposób jest presja na pionka A6. Oczywiście czarny też się zaktywizuje, ale teraz biały goniec D3, wieża A4 i z tym pionkiem ogromne problemy. Król C5 nie jest żadnym kłopotem, bo zawsze tego y, króla y, można zagonić aż na A7. No i tutaj y, nie ma jak wprowadzić kolejnej figury do obrony pionka A6 i właściwie pal licho tego pionka A6 samego w sobie. Ale król czarnego tam ma mało miejsca, więc jeszcze dodatkowo są motywy matowe. Natomiast Duda prawdopodobnie obawiał się, że ten król jakoś wyjdzie, czy, czy coś takiego, i zdecydował się na posunięcie B4, co na pierwszy rzut oka wygląda zacnie, ale tak de facto jest problemem, ponieważ teraz Biały nie ma tak łatwej trasy, żeby wrzucić tę, wie tę wieżę na linię A. I atakować pionka A6. I to jest tutaj problemem, bo nie ma jak wykorzystać tej głównej słabości czarnego. Bo ogólnie czarny ma dwie słabości, tę i tę. No ale pionka H6 nie ma jak atakować jakąś większą ilością figur. Więc trzeba by się zainteresować pionkiem A6. No ale teraz Duda sam sobie odciął właśnie drogę dla wieży. No i to pozwoliło czarnemu się już całkiem nieźle zaktywizować. No i tutaj Jesi Pienka uruchomił te pionki, GH wkroczył wieżami na linię H wykorzystując związanie, dorzucił jeszcze skoczka tutaj do ataku, no i już partia po chwili zakończyła się remisem poprzez powtarzanie posunięć. Tutaj powtarzali, no i finalnie remisik także szkoda ogólnie były obustronne szanse bo z debiutu Jesipienka wyszedł całkiem nieźle, zmaścił sprawę bo nie wtrącił tego H5 to pozwoliło du Dudzie wytworzyć ten atak na Hetmańskim tam Jesipienka pod presją rzeczywiście grał dziwne ruchy przewaga zrobiła się całkiem zacna no niestety, takie są szachy szachy to jest gra błędów, niezależnie czy pozycja jest równa, wygrana, przegrana znacznie lepsza, trochę lepsza no, szachiści popełniają błędy no, i niestety, niestety w tej partii Dudzie się nie udało wycisnąć. Także póki co zostały jeszcze cztery partie Dudzie. Miejmy nadzieję, że jeszcze zobaczymy parę, może nawet. Trzy, cztery wygrane, to, to by było nieźle. Ma wśród swoich przeciwników Girego, a później trzech niżej notowanych rywali, także miejmy nadzieję, że tam jakieś zwycięstwa siądą, no i dzięki temu Duda wskoczy w górną połowę tabeli. Także cóż, jeżeli podobało Ci się to nagranie, to zostaw komentarz w czerwie czerwika i widzimy się na kolejnych transmisjach z turnieju na żywo. Kolejna runda startuje jutro, 26 stycznia o godzinie 14. Także cóż, dzięki wszystkim za uwagę. Pa, pa!